Szczelna sztolnia. Prawdopodobnie jest to najstarsze wyrobisko w Marcinkowie. W XVI wieku nosiło nazwę Świętej Anny. Niestety miejsce to, jak wynika z wielu przekazów archiwalnych, cieszyło się złą sławą. Górnicy bali się w sztolni pracować. Idąc w kierunku górnej sztolni, nie wiemy jeszcze zbyt dużo o historii tego miejsca. Nie przeczuwamy niczego złego, raczej przenika nas podniosły nastrój, że zagłębiamy się w świecie, gdzie od średniowiecza trwały prace górnicze, gdzie zatrzymał się czas i dane nam będzie cofnąć się lata i wieki w historię tego miejsca. Wygląda na to, że mamy jakąś wartę na materiał, na urobek. Niestety mamy zasypane wejście. Będziemy musieli trochę pokopać. Tego się obawiałem. Paweł, zerknij tam fachowym oknem. Pomimo, że sztolnia już była wcześniej wstępnie penetrowana, trzeba ją ponownie odkopać. No patrzcie, prawdopodobnie się dokopaliśmy. Obwał. Michał, czy to już jest wejście do sztolni? Tak, to już jest wejście do sztolni. Sprawdzimy, czy jest przewiew powietrza na wszelki wypadek. No i wchodzimy do środka. Najpierw trzeba wyciągnąć te patyki, które są wcześniej, trzeba wyciągnąć tam. Wejdziesz do tej sztolni? Być może. Boisz się? Nie. Dlaczego? Bo tam nie ma wilków. Iwona, wejdziesz? Nie. No zobaczymy. Powodzenia. Dobra, wchodzimy. Spaliło się. Na wlocie sztolni czeka na nas niespodzianka. Niestety dosyć smutna. Nie wiem, czy to ważne, ale zobacz, tam jest nietoperz. Gdzie? Należy go podnieść i włożyć w ciemne miejsce. Czyli faktycznie, nietoperz. Daj go, Michał. On nie przeżyje. Przeżyje. Na łap. Dobra. Dobra, wchodzimy do sztolni. Wąski blok sprawia wrażenie niebezpiecznego, ale w rzeczywistości jest dosyć stabilny. Spokojnie jeden za drugim zagłębiamy się w ciemność, która początkowo sprawia wrażenie dosyć przyjazne. Jednak z każdą chwilą nasze odczucia ulegać będą znacznej zmianie. Coś się zmienia. Nikt tego początkowo nie umie wyrazić, ale atmosfera w sztolni zgęstniała, stała się nieprzyjazna. Prawie wszyscy zdają sobie już z tego sprawę, ale nikt tego jeszcze nie powiedział. Na razie wszyscy zachowują się normalnie. Wejście mamy za sobą. Mimo negatywnych odczuć idziemy do przodu. W wyrobisku na razie trudno dojrzeć ślady najdawniejszych czasów. Początkowy odcinek sztolni został przebudowany już w XX wieku. Uwaga, tutaj na miszącą skałę. Tutaj patrzcie. Z każdym metrem coś nieokreślonego narasta. Ściany wyrobiska jakby się kurczyły. Napierały na nas ze wszystkich stron. Wokół czai się jakaś groza. I nie jest to tylko moje odczucie. Tak odbierają to wszyscy. Nigdy wcześniej w tak silny sposób żaden obiekt górniczy nie emanował negatywną energią. To nie jest dobre miejsce. Niektórzy z nas po przejściu kilkunastu metrów wycofali się na powierzchnię.
Są tacy, co im tego zazdroszczą. Dochodzimy do miejsca, które trzeba już pokonać trochę wolniej i rozważniej. Tutaj przestajemy myśleć o odczuciach, a skupiamy się na pokonaniu trudności technicznych. Przechodzimy powoli do dalszej części wyrobisk. Zaczynamy się przyzwyczajać do dziwnej atmosfery sztolni, ale nie opuszcza nas ona do samego końca badań tego miejsca. Natrafiamy na część korytarza, gdzie dobrze zachowała się dawna obudowa. Jednak w wielu miejscach belki są niszczone przez napierający z góry strop. Nisko tutaj. Wokół wszędzie daje się zauważyć głównie ślady po okresie, kiedy poszukiwano tutaj uranu. Zachowały się resztki szyn w bocznym korytarzu. W spągu bocznego chodnika widać spływającą wodę do wyrobisk dolnej sztolni. Woda tutaj spływa w dół szczelinami, nie ma możliwości, żeby gdziekolwiek się tutaj przedostać. Poruszamy się w kierunku szybu górnej sztolni. To najważniejsze miejsce wyrobisk. Miejsce, gdzie sztolnia górna i dolna łączą się ze sobą. Jeżeli szyb będzie drożny, to dolna sztolnia prawdopodobnie się przewietrzy. Spójrzcie na to. Zobaczcie na to. Dalej na ołowiane prawdopodobnie. Ale się pięknie mieni. Zobaczcie na te ściany. Zobaczcie na te ściany. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. To wszystko się odskorupia. Lepiej chodźmy troszeczkę dalej stąd. Zobaczcie, jakie mamy fajne wody. Kółka miał metalowe. Albo na łożyskach, albo na panewkach. On miał takie panewki drewniane. Albo panewki drewniane miał. Tak. Jeszcze tu jest bolec, takie zabezpieczenie. Zobacz, to wszystko jeszcze zostało tutaj. W kółku widać drobno, to było drobne kawałki. Tak. Piękne znalezisko. Ja wam powiem, że w tym rejonie to jest naprawdę ewenement, żeby znaleźć coś, co jeszcze było w kopalni. To jest dyszcze, kotwa jest. Te kotwy są całkiem inne jak w górach Sowich. One są też kute, ale mają troszeczkę inny kształt. Obróćcie mi ten pojemnik w drugą stronę. To jest uchwyt jakiś. Kółka są. Ośki. Zobaczcie. I ma drewniane płozy jeszcze w dodatku. Drewniane płozy, metalowe kółka, metalowe paneweczki na metalowych ośkach. Coś niesamowitego. Paweł, zobacz. Zobacz ty. Chyba mamy szyb. Patrz, chyba mamy szyb. Tam coś jest w środku. Weź tą deskę, odsuń. Na razie kołowrót. Piękny kołowrót. O! Mamy... To jest wiadro. W komorze szybu zachował się widok przeniesiony jakby ze starej średniowiecznej kopalni. Drewniany kołowrót wyciągowy z kubłem. Jak ustaliły badania dendrochronologiczne, kołowrót został wykonany w XIX wieku. Patrząc wtedy i dokumentując ten wspaniały zabytek górnictwa, nie przypuszczamy, że jest nam to dane zobaczyć w tym stanie ostatni raz.
Nie zdajemy sobie sprawy, że belki nośne kołowrotu są przegnite zupełnie i kołowrót trwa w pierwotnym stanie jakby tylko po to, żeby jeszcze ktoś zdążył go udokumentować. Potem spełniwszy swoje powołanie, podda się nieuchronnej zagładzie, tak jak każda rzecz na tym świecie, ale wtedy jeszcze nie wiemy o tym. Dokładniejsze badania szybu przeprowadzone przez Pawła wykazują, że szyb jest drożny tylko do głębokości 10 metrów. Jest w złym stanie technicznym. Nie przedostaniemy się tędy dalej do dolnej sztolni. Bo wie pan, bo my jak weszliśmy tutaj do tej kopalni, do tej jedynki tutaj na górę, tu gdzie są właśnie te okrągłe kruszarki, to okazało się, że ta kopalnia była zostawiona w takim stanie, jakby tam pracowali górnicy i nagle by to zostawili, zasypali i wyszli. Były wiaderka, był szyb, były jakieś tam fragmenty wózków, które tam do ciągnięcia tego urobku zostały. Wie pan, to na tej na jedynce to byli te... ten szyb, który pan mówił o nim, to ja w nim byłem, ja z nim zjeżdżałem. Tak, tam drabina jest. Tak, po drabinie i my tego gościa wyciągali, który mu przywalił, kamień go przywalił. Z góry spadł? Nie. Tak, jak on tu siedział, tak od razu od ziemi, żeby woli na niego wygrać. Tak, a tam jest taka galena. Jak nogi spadł, ten kamień na niego, to z niego byłby nic. Panie. Tak. To jest duży, on tylko się przyrzucił na niego i się rósł. Tak na trzy części. Tak, rozłamał się. Rozłamał się. Bardzo krótka skała. Tak. Ale tam są takie części korytarza, tam w głąb za tym szybem dalej, tam do góry. One wyglądają jakby były bardzo stare. Wie pan, a były nawet takie te, jak my tam weszli w tym szyb, tylko już nie pamiętam, czy to w szybie chyba nie. To tu chyba tam było bardzo duże zawalisko. Wracamy do górnej sztolni po raz kolejny. Musimy sprawdzić, czy istnieje jakiś obieg powietrza między obydwoma sztolniami. Jednocześnie mamy nadzieję, że przedostaniemy się dalej w głąb wyrobisk, w kierunku zawalonych szybów wentylacyjnych. Znowu odczuwamy nieokreślony niepokój i grozę uderzającą w nas w środku tego wyrobiska. Szybie już nie wygląda jak dawniej. Doszło do katastrofy. Kołowrót został zniszczony. Poprzedni widok, jaki tutaj widzieliśmy, jawi się teraz jak sen lub obrazek z podręcznika historii górnictwa. Nie możemy długo uwierzyć w to, co teraz tutaj widzimy. Ogarnia nas wielki smutek. Wiecie co? Tu mamy fajny szyb. Zachowały się dwie drabiny. Zaczepiłem się o coś. Zachowały się dwie drabiny. Jedna gdzieś około 5 metrów długości. Druga na dole też około 5 metrów długości. Muszę wziąć do tego szperacza. Szyb jest zbudowany z belek ułożonych wzdłuż korytarza, który schodzi pionowo w dół.
Szyb jest pochylony mniej więcej pod kątem 15 stopni od pionu. Belki po prostu podtrzymuje konstrukcja żebrowana w kształcie drabiny z takim układem klinowym. Cały problem tkwi w tym, że można zejść po tej drabinie lub po linie. Natomiast belka, która podtrzymuje tamte główne bele od strony tego korytarza, jest rozłamana w połowie. Więc zejście na dół i dotknięcie tamtej części konstrukcji grozi po prostu fizycznie zawaleniem tego całego szybu. Jest to naprawdę bardzo niebezpieczne. Z tego co widzę, to tam jest jakieś jakby przejście na dole. Jakaś taka mała nisza, komora. Galena, bo jak coś tutaj jest, to siarcze. Zobacz, jak poczekaj, tak wiesz? Ale też mamy, zobacz, rdzawe. Mamy żelazo na pewno i te czarne to manganowe takie naloty. Natura bierze we władanie kopalnie. Prawdopodobnie ten klucz był używany do skręcania torowiska, czyli tych szpilek do podkładów kolejowych z torowiskiem. Jak to się, Paweł, może fachowo nazywać? Nie wiem. Właśnie. To ciekawe znalezienie. Zostajmy przy tym, że klucz. No poczuję. Z tym, że należycie przywdzewiały, tak jak trzeba. Bo chętnie tak mi się wydaje, że jak ja widziałem klucze do skręcania torowisk, to są takie dupne klucze. To są takie duże prawdopodobnie. I to we dwóch klucz. Więc widocznie ten klucz był stosowany do jakichś pracy ręcznych. Tak jest. Skręcano nim jakieś... Ale ja wam powiem jedną rzecz, że w ogóle ta sztolnia jest bardzo ciekawa, bo tak, obudowa, dużo wody, dużo rumoszu, masę kot. Na to wygląda, że tutaj od wielu, wielu lat nikogo nie było. Choć mówią, że ta kopalnia była czynna do lat 50. Tak, próbowano ją jeszcze eksploatować. Natomiast mamy torowiska, fragment szybu zawalonego. Ten szyb chyba schodzi do sztolni numer 2, ten co jest poniżej. Może wiedziałem, że poniżej. Od ziemi tak, nie żeby z góry upadł, tylko tak z... Od spodu. On się tego... I tak się przywalił na niego lekko. Ale jak się przywalił, tak jak trzy części się... Rozłupał się. A już go połamało. Ale przeżył. No, to przeżył był, ale już taki chodził. No chodził, ale już nie był taki. Lepiej tu nic nie mówić. Zobacz, jest w strasznym stanie. Ciężko jest w tym miejscu. Nie wiadomo, kiedy się to ostatecznie zawali. Musimy sprawdzić, czy można pomiędzy zawaloną obudową przedostać się gdzieś dalej. Może do zawalonych szybów wentylacyjnych przedostaniemy się kolejnym chodnikiem. Jestem dzisiaj przygotowany, żeby spróbować wejść w kolejne zawalone wyrobisko. To jest przejście do drugiej części tej kopalni. Prawdopodobnie jest dalej zawalony. Spróbujemy. O, tu jest dosyć niebezpieczne miejsce. Bo tu jest już wszystko zwalone. Obudowa. Strasznie. A mogę się zmieścić kawałeczek jeszcze. To muszę ściągnąć jedną belkę, wtedy będzie szansa, żeby tam przejść. Michał, a teraz zobacz, widzisz to, co tutaj leży? Gdzie? To się pogrywało. To tutaj ci kładzę. I to ja, to pomieszczą też takie coś, się bardzo chętnie teraz zrobię. Dzięki. Jakby sobie darły wszelkie tutaj różne ciłostwa, widzisz te? To może zlecieć. Ale tak jak ci zleci, to kawałek masz w kawałkach.
Weź tam poświeć jeszcze raz, zobacz jak to tam jest. Tam, co to jest, tam jest taka gilotyna? Tu? Tam daleko, tam dalej. Nie no, tam dalej było pod szybie. Ale to jest obwał skały, czy to są belki? To jest mieszanka. Rozproszone, ja nie wiem. Nie, tam to są belki. Trzaskane belki, odspojone bloki skalne zmieszane z pofragmentowaną obudową. Cały czas zastanawiam się, czy podjąć próbę wejścia w to wyrobisko, ale Paweł i Heniek nie chcą mi na to pozwolić. Mają rację, najdrobniejszy ruch tutaj może spowodować zawalenie się wszystkiego. Trzeba dać sobie z tym spokój. Trudno powiedzieć, że to są związki żelazne. Widzisz, to jest taka ogalena, jak ją weźmiesz, ta skała. Dlatego mówiłem, żeby nikt tam nie wchodził. Patrzcie, co się dzieje. Świecie, masło. Plastelina. Ma tak dużą zawartość ołowiu, a może nie tylko ołowiu, jakichś metali dziwnych, że to jest normalna plastelina. Co byś nie wziął? Wszystko może zgnieść. Wracamy. Mamy mieszane odczucia. Z jednej strony radość, że udało się udokumentować tak wspaniałe wyrobisko, z drugiej smutek, że przepadła bezpowrotnie cenna pamiątka dawnej techniki górniczej. Ale muszę powiedzieć jedno, że byłem w bardzo wielu sztolniach i ta sztolnia jest strasznie niebezpieczna. W takiej niebezpiecznej sztolni w galerii byliśmy. Po prostu tu wszystko rozsypuje się w oczach, rozsypują się stropy, rozsypują się obudowy, rozsypują się szyby. Musimy stąd szybko wychodzić, po resztą czuć siarkowodór, także to jest naprawdę nieprzyjemne i niebezpieczne. Uciekajmy stąd. Jedna i na druga. To jest prawdziwe ekstrem. Torba. Niestety, no to też muszę. Dobra. Idziemy. Przechodzimy już w kierunku wlotu. Straty, które poniosła sztolnia, spowodowały, że później ją w tym miejscu zasypałem. Decyzja była trudna, ale postanowiłem zachować pozostałe pamiątki dawnego górnictwa dla przyszłych pokoleń. Każda ingerencja człowieka niszczy wyrobisko. Niestety również my przyczyniliśmy się do zaburzenia delikatnej równowagi tego miejsca. Dobra, idziemy. Michał, tak? Czy to miejsce jest zawarte z tym szyb? Tak, tu prawdopodobnie był szybik wentylacyjny. Na powierzchni w tym samym miejscu jest 4-metrowe zapadlisko pinga. Widać, że po szybie i tu ewidentnie zsypuje się z góry. To kiedyś ktoś musiał przekopać, żeby się przedostać. Ale to ten szyb z boku szedł chyba, bo jakaś komora. Tak, tu widać, że tu z tej strony się osypuje. Podświadomie cieszymy się, że już opuszczamy tę sztolnię. Nigdy wcześniej i później nie czułem tak nieprzyjaznego oddziaływania kopalni na przebywających w niej ludzi. Iza zrezygnowała z wyprawy w tym miejscu. Zawróciła, czując, że ta sztolnia jednak ma coś w sobie.
coś bardzo niebezpiecznego. I faktycznie tak jest. Zwróćmy uwagę na ten rumorz, na te belki, na to wszystko. To naprawdę jest sztolnia bardzo niebezpieczna. Dlatego nie polecam zwiedzania tego obiektu. Najlepiej wyjść i zapomnieć o tej kopalni. Wychodząc z górnej sztolni, nie zdajemy sobie wtedy sprawy, że większość z nas nigdy już do tej sztolni nie wejdzie. Większość starych kopalni ma bardziej przyjazną atmosferę i pobyt w nich jest dużo spokojniejszy. Przywiążesz plecak do liny, ja ją wciągnę, dobra? Cześć. Cześć, wychodzimy nareszcie. Tak, do liny mi tam przywiążcie, co trzeba. Ja to wyciągam wszystko, dobra? Dobra. Wszelkie rzeczy do liny wiążcie, jak będziecie gotowi, to wyciągam. I wam puszczę linę jeszcze raz. Wychodząc na zewnątrz, zdaję sobie sprawę, że mieliśmy do czynienia z jedną z ważniejszych pamiątek po dawnym górnictwie. Sztolnia zostanie w naszej pamięci na zawsze. Iza, to była słuszna decyzja z twojej strony. Jest coraz gorzej. No niestety prawdopodobnie nie wejdziemy już do tej kopalni. Stan jej wskazuje, że ona w każdej chwili może się zawalić. Kołowrót jest zawalony, z szybą jest coraz gorzej. Obudowa praktycznie już się nie nadaje do niczego we wszystkich korytarzach. Zapasek sobie złapię. Dziewczyny podjęły dobrą decyzję, że tam nie weszły. My też drugim razem już tam nie wchodzimy. No na jeden dzień tą sztolnię musimy zostawić, żeby się wzbudziła wentylacja. Jest nam to potrzebne, żebyśmy mogli wejść do dolnej sztolni, bo prawdopodobnie w rejonie szybu powinny zostać jakieś szczeliny i wymiana powietrza powinna się wzbudzić w tym momencie. Natomiast później sztolnię musimy zasypać, bo jest tak niebezpieczna, że właśnie nikt tam już nie powinien wchodzić. No pozostaje to w tej chwili tylko jako zabytek historii górnictwa, który nie wiadomo jak długo jeszcze